Dawno temu, kiedy byłam małą dziewczynką, widziałam w telewizji film, właściwie serial Davida Lyncha, Miasteczko Twin Peaks. Był to serial, który zrobił na mnie przeogromne wrażenie, dlatego że tam uczyła się jakaś sfiksowana magia, psychodeliczny świat. Tutaj się zaczyna. Do dzisiaj widzę czerwonokrwiste zasłony, Karła, który się do mnie uśmiecha i mnie wciąga w ekran, słodką Laurę, której nigdy nie poznam, tajemniczego detektywa, któremu nie pomogę, i tego psychopatę, którego tak się bałam. A wszystko to w dźwiękach muzyki, która jest ze mną do dzisiaj. I to było coś, co na nasze polskie warunki wybiegało w ogóle poza rzeczywistość. Do tego stopnia, że ja, patrząc w lustro, zastanawiałam się, czy to jestem ja, czy to może jakaś bohaterka z filmu Lyncha. Ten film zapada w pamięć dlatego, że jest niedopowiedziany, że jest taką wielką tajemnicą i to spowodowało, że świat przedstawiony w filmie zainspirował mnie do tego, że też bym chciała takiego świata dotknąć. Świata, który ma wizję, który mówi obrazami. No i tak też się pojawiła pierwsza myśl o teatrze, a po kilku latach udało się spełnić to marzenie. Dołączyłam do amatorskiego teatru pantomimy, gdzie mogłam kreować właśnie taki nowy świat, wyrażać siebie za pomocą mimiki, gestów, mowy ciała. Cudowne jest również to, że swoją pasję mogę wykorzystywać także w pracy. Moi podopieczni dostali takie duże zadanie, ponieważ mieli porzucić swoją niepełnosprawność i wejść w rolę bohaterów, co okazało się ogromnym przeżyciem zarówno dla nich, jak i dla mnie. Na scenie nie widzimy ich ograniczeń, nie widzimy ich braków, ale właśnie ten drugi świat, który stworzyli. No i tak jak mówi Lynch, sobie nie są tym, czym nam się wydają. I to są takie właśnie piękne chwile, dla których warto żyć. Kiedy publiczność nagradza nas owacjami na stojąco, nie kryjąc przy tym ani łez, ani wzruszenia.